Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Było świętowanie awansu drugiej ligi. Dzisiaj też radość, bo niebiescy zdobyli Puchar Stulecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Na pewno każde zwycięstwo nas cieszy, zdobycie Pucharu. Również i na pewno jesteśmy zadowoleni, że udało nam się to osiągnąć. Wynik wskazuje, że było to łatwe zwycięstwo. A jak to wyglądało z boiska? Myślę, że byliśmy bardzo skuteczni. Nie było aż tak łatwe, jakby to wskazywał wynik. Drużyna z Radziąkowa fajnie wychodziła gdzieś tam spod naszego pressingu. Momentami utrzymywali się przy piłce. Nie było to tak jednostronne spotkanie, jak wskazuje wynik. Dzisiaj się cieszysz ze zdobycia pucharu. Myślę, że twój tata dzisiaj trochę będzie smutny. A będzie to temat waszych rozmów rodzinnych? Myślę, że na pewno tak. Na pewno gdzieś porozmawiamy o meczu. Zresztą jak po każdym. Gdy tylko się albo dzwonimy, albo zobaczymy, to na pewno gdzieś wymienimy spostrzeżenia na temat tego spotkania. Myślę, że na pewno też... Smutny, że Radziąków przegrał, ale cieszy, że weszli im dwie bramki. Łukasz, ty już w Zabrzu nie zagrasz. Dla ciebie sezon, można powiedzieć, się skończył. To dobra wiadomość? Czas odpocząć? Potrzebne już to jest? Dla mnie na pewno dobra wiadomość, bo na początku borykałem się gdzieś z bólem w kolanie i gdzieś czuję, że powoli się zaczyna te kolano odzywać, więc trzeba zrobić z tym porządek, teraz jest na to czas i myślę, że im wcześniej, tym lepiej dla mnie i dla drużyny, bo myślę, że będę mógł spokojnie się zacząć przygotować z drużyną na pełnych obciążeniach.